dobijają nas kredyty. Tak? Wszyscy uwierzyliśmy w to, że w związku z tym, że są podwyżki, na które się może nie zgadzamy w domu, ale to jest cecha Polaków. W domu, a dalej cichuśko. Tak? Wielka farmacja to działa na zasadzie firmy. Każda firma ma generować zyski. Kawa dzisiaj, czy szkodzi, czy pomaga? Czemu w ogóle dzisiaj jesteśmy uczuleni na mleko? No bo jak wszyscy, bo tak, jak tej kuracji nie będzie, to będzie więcej pacjentów z różnymi objawami chorobowymi, których nikt nie wiąże z pasożytami. No a alergie, jesteśmy trochę przy alergiach, na gluten. I czy w ogóle można się jakoś pozbyć? Bo to też, no w ogóle organizm daje nam sam jakieś znaki. Czy możemy, możesz powiedzieć, może jak je czytać w ogóle? Ja zawsze mówię tak, najlepiej, i to się przekonałem wielokrotnie, najlepiej przynajmniej do dwóch różnych lekarzy iść i nie przypadkiem drugiemu nie powiedzieć, że się było wcześniej u takiego samego fachowca. Jeśli mu nie pomógł w szpitalu, to jak mu pomoże prywatnie? Bo co więcej dla niego zrobi? No tak, tak. A skoro więcej dla niego zrobi prywatnie niż to, co w szpitalu, to znaczy, że w szpitalu nie wykonał wszystkiego, co było możliwe. Czyli ty uwierzyłeś w to, że muszą być podwyżki i musimy ciężko pracować. W związku z tym nie masz szans wyrwania się z tego kręgu. Cześć, nazywam się Łukasz Smolarski i od 10 lat prowadzę kanał Biznes Misja i teraz znaczy ten czas, abyśmy spotkali się na żywo, dlatego zapraszam wszystkich przedsiębiorców do Muszyny. 12-15 marca widzimy się w hotelu jednego z topowych przedsiębiorców, założyciela Fakro, Ryszarda Frorka. Będą wspaniali przedsiębiorcy i mam nadzieję, że będziesz ty. Jest to event skierowany do wszystkich, nieważne czy masz osiedlowy sklepik, małą czy średnią firmę. Chciałbym, żebyśmy mieli ten networking. Ja uważam, że czasami jeden kontakt może zmienić twoją firmę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy się widzieli, żeby ten polski biznes rosnął, żebyśmy pokazywali, jak wspaniałymi przedsiębiorcami jesteśmy, żebyśmy się nie dawali tym czasom, które są ciężkie, dlatego wszyscy widzimy się w Muszynie 12-15 marca. Link do wydarzenia w opisie. Cześć, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji. Zobacz, jak łatwe jest stworzenie strony. Wystarczy kliknąć i przyciągnąć interesujące nas elementy, a strona szybko nabiera wyglądu. Mnie to zajęło naprawdę kilkanaście minut, a efekty są piorunujące. Nie potrzebuję żadnego fachowca, programisty czy wydawania kilku tysięcy, czasami kilkudziesięciu, aby stworzyć profesjonalną stronę. Z Odoo pierwsza aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Hosting i pomoc techniczna jest wliczona, a nazwa domeny jest bezpłatna przez pierwszy rok. Szybko i w łatwy sposób mogę zrobić wizytówkę swojej firmy. Polecam Odoo. Link do Odoo znajdziecie w opisie. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Problemy finansowe w firmie? Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę się ponownie, witam Cię w ogóle, Ryszard, bo bardzo się cieszę. Tyle się działo po ostatnich wywiadach i naprawdę ta wiedza Twoja, którą się dzielisz, widać, że potrzebujemy ją jako Polacy, więc bardzo chciałem z Tobą ponownie porozmawiać. Bardzo mi miło. To chciałem zacząć od takiego pytania od widzów o kawę. Proste pytanie, kawa dzisiaj. Czy szkodzi, czy pomaga? Ja pamiętam, jak nasi rodzice dawniej się piło kawę, wiesz, sypaną i każdy codziennie pił tej kawy pełnej ilości, nie? Powiem tak, dopóki kawa nie stała się narodowym nałogiem, to było wiele informacji pod tytułem, że kawa nie jest wcale taka zdrowa, jaka jest, dlatego że kawa to jest de facto ta już przypalana, przerobiona i tak dalej, jest jedną wielką toksyną, którą organizm musi usunąć i w związku z tym, że w tym momencie mobilizuje wszystkie siły organizmu, żeby te toksyny usunąć, daje nam tego kopa energetycznego. I to wiele lat, ja pamiętam, przez wiele, wiele lat to było. Teraz odkąd, no niewielu znam ludzi, może na palcach jednej ręki bym policzył i chyba bym jeszcze dwóch palców nie potrzebował, którzy nie piją kawy. Wszyscy są nałogowymi, że tak powiem, pochłaniaczami kawy. Specjalnie użyłem słowa pochłaniaczami. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo rzadko się kończy na jednej kawie dziennie. Ja kiedyś też myślałem, że odstawię kawę, no tylko dzięki temu, że mam silny, zdecydowany charakter, to byłem w stanie to zrobić, bo takie miałem ciągoty nałogowca, że szok. Jak przychodziłem gdzieś koło kawiarni, czułem zapach kawy, to normalnie aż mnie mdliło, żeby tam wejść. I rzeczywiście kilka razy wszedłem na zasadzie, że zrobiłem kawę, cała celebracja mieszania, słodzenia, nie wiadomo czego. Jedna łyżeczka do ust jak lek homeopatycznie, jak się rozpłynęło, wychodziłem natychmiast z tej kawiarni, żeby reszty nie dopić. Więc dawałem tylko taki... I jeśli mi ktoś powie, że kawa nie jest nałogiem, no to
Może ma rację, ale ja się z tym nie do końca zgodzę. Ale ona nam w ogóle szkodzi, myślisz? Bo jako, powiedzmy, no to uzależnienie, tak, ale czy w ogóle kawa jest szkodliwa dla organizmu, czy nie ma takich, nie wiem, badań? Nie, no teraz jest mnóstwo badań potwierdzających, że jest super na układ krążenia, układ trawienia i w ogóle co by nie wymyślił. No bo nie było, że właśnie nie jest dobra na serce, na ciśnienie. Jak masz nie zapominajmy, że to jest biznes. Mhm. To jest jeden z biznesów, więc żeby biznes hulał, trzeba go reklamować. Mhm. Okay, powiem tak, mój znajomy produkuje fenomenalną kawę, którą za pomocą laserów jakoś tam koduje w taki sposób, że na przykład produkuje smak miętowy, waniliowy, pomarańczowy tej kawy. Okay. Co jest ciekawe, nie dodając żadnych chemicznych komponentów do tego. To jest ciekawe. I mało tego, jeszcze tą kawę właśnie dzięki laserom to przypadkowo odkrył. Mhm. Może ten smak danej kawy tak ukierunkować, że ona na przykład działa, ta dobrze działa na układ krążenia, a ta na układ trawienia. Mhm. I powiem rzeczywiście, jak sprawdzałem się na jednej maszynie, mój układ trawienia był niezły, ale nie najlepszy. Mhm. Po... Ja wiem, półtora, dwóch miesiącach picia tej kawy na układ trawienny nastąpiła poprawa w nim o 40%. Tylko po piciu dwóch szwilżanek dziennie. Ja kawy nie lubię. Ja kocham jej zapach, nie lubię smaku. Mhm. Więc dla mnie jedna filiżanka dziennie jest ok, druga mnie już przerasta. A tu się zmuszałem, żeby pić, bo chciałem zobaczyć, czy będzie efekt. I rzeczywiście, powiem ku memu ogromnemu zdziwieniu, na tej samej maszynie sprawdziłem się, mówię około tam półtora, może dwóch miesięcy później, była poprawa o około 40% funkcji układu trawiennego. I to w tym momencie powiedziałem, nie, to kurczę niemożliwe, ale to była po jego kawie, nie po takiej typowej sklepowej. No, ale można przypuszczać, że jedna kawa właśnie tutaj pomaga. A powiedz mi, jeszcze dzisiaj idziesz do kawiarni, które są popularne prawie na każdym rogu w dużym mieście, jest kawa mleko sojowe, bez laktozy, owsiane i tak dalej. Dawniej było zawsze kawa z mlekiem po prostu, tak? Dzisiaj jest tego tak dużo i w ogóle czemu dziś jesteśmy uczuleni? I dawniej było właśnie jedno mleko, ja pamiętam jak na wsi się mieszkało i ja byłem u babci, mieszkałem w mieście, ale jeździłem i ciotka gdzieś dojęła krowę, przynosiła we wiaderko, od razu się to mleko piło, nic się z nim nie robiło, nawet nie gotowało, tylko po prostu z wiaderka piłem. No dzisiaj, tak jak wiemy, no mleko parę miesięcy siedzi i tak dalej, ale czemu w ogóle dziś jesteśmy uczuleni na mleko i czy jesteśmy, czy to jest prawda? Chyba jesteśmy uczuleni na to mleko, ale dlaczego teraz nie pijemy mleka świeżego? Po pierwsze dlatego, że dawniej była coś takiego jak odpasożytnienie krów. Dzisiaj tego nie ma. A krowa ma to do siebie, że jej pasożyty są przekazywane do mleka. W związku z tym zaniedbano całkowicie pracę weterynaryjną pod tytułem, żeby systematycznie te krowy, z tych krów usuwać te pasożyty. Zamiast tego wprowadzono pasteryzację mleka. No pasteryzacja, każde gotowanie, ilość składników bardzo pozytywnych w tym mleku po prostu eliminuje. Każde gotowanie ma to do siebie. To jest pierwsze. Po drugie, jak teraz dodasz do tego konserwatu, żeby to stało ileś miesięcy na sklepowej półce, no to już na logikę, czy to może być dobre dla nas, czy nie. Po trzecie, część ludzi rzeczywiście ma brak enzymów rozkładających laktozę, w związku z tym, no... nie mogą tego mleka stosować. Jeszcze jak powiedziałeś o pasożytach, to się zastanawiam, czemu w ogóle zniknęło, bo ja pamiętam w szkole mieliśmy co roku, jako ludzie, bo mówimy o krowach, ale ludzie mieli terapię, że się nie wiem jak to nazwać, ale na pasożyty mieliśmy co roku taką kurację w szkołach, dzisiaj tego nie ma. No bo jak wszyscy, bo tak, jak tej kuracji nie będzie, to będzie więcej pacjentów z różnymi objawami chorobowymi, których nikt nie wiąże z pasożytami. Mam dalej mówić? No nie wiem, zastanawiam się, tak? Że... Czyli biznes się kręci, tak? No tak, ale nikt tego nie zauważył, że po prostu jak nie robimy nie, tego... Nikt tego może nie... ktoś uznał, że to nie ma sensu właśnie. Nikt tego nie chce zauważyć. Bo lepiej nie widzieć całości zjawisk, które są i szkodzą naszemu zdrowiu, lepiej patrzeć wybiórczo. A to, a skąd się bierze, a to nie wiemy. A to skąd się bierze, oto genetyka. Tak? Jak coś się nie wie, to jest genetyka. No a alergie, jesteśmy trochę przy alergiach, na gluten i czy w ogóle można się jakoś pozbyć, bo to też no są już bezglutenowe pieczywo i tak dalej, dawniej też nie było, jeden chleb, proszę kupić chleb i się jadło chleb, czekało się jak on pachnie, ja pamiętam jeszcze gorący się tam przyniosło, to po prostu szok, można było sam cały zjeść, nie? A jak ktoś dzisiaj, no bo mamy alergię na gluten, tak? Nie mamy alergii na gluten, tylko mamy alergię na nadmiar glutenu. To jest tak jak... porównam do typowo cechy polskiej.
Jeśli teraz siedzimy i nalalibyśmy sobie po taką ilość, jak mamy wody, winka, tak, żeby się przyjemnie rozmawiał, jak go wypijemy, to nie będziemy pijani i nam nie zaszkodzi. Ale jeśli zamiast tej ilości byśmy ją pomnożyli razy, wyobraź sobie, 40, to jaki będzie efekt? Byśmy pewnie umarli. Tak. Dokładnie to samo z glutenem. Niech każdy z Państwa się może tym zainteresuje. Stare odmiany zbóż mają w sobie też gluten, ale on nam jest bardzo potrzebny też do odbudowy systemu nerwowego. Problem jest taki, że te nowe genetycznie modyfikowane zboża, one go mają, dokładnie chyba pamiętam, 44 razy więcej niż te stare odmiany zbóż. Powiedzcie mi, czy jeżeli ja wypiję 44 razy więcej wina niż teraz, czy ja będę zdrowy, jeśli to będę codziennie pił, na dodatek, bo chleb mniej więcej codziennie jemy, ci, którzy go jedzą, tak? I teraz przenieśmy to na gluten. To czy ja, można by powiedzieć, nie, ja mam alergię na alkohol, na wino mam alkohol, przepraszam, alergię dokładnie, tak? Bo, no bo mi nie służy. No ale czekaj, po co jak tyle tego wypijam? Jeżeli ja teraz zjem starą odmianę zbóż. Jakie to są na przykład? Nie wiem, orkisz. Tak? Samopsza na przykład, orkisz też bez niegenetycznie modyfikowany. I w tym momencie będę spożywał ilości, które, do których organizm został stworzony, żeby przerabiać, to nic się nie będzie działo. Z tym, że oczywiście, jeśli dziś ktoś ma alergię na gluten, to musi całkowicie przestać spożywać jakąkolwiek formę glutenu na rok, półtora, może nawet dłużej, zrobić całą rekonstrukcję jelit, usunąć wszelkie możliwe toksyny, czyli znowu mamy bardzo długi okres oczyszczania, usunąć też niestety te pasożyty po raz kolejny, tak? I wtedy powolutku wprowadzać gluten, znaczy pieczywo, ale to pieczywo właśnie o niskim wskaźniku glukemicznym. Czyli nie to pozbawione całkowicie glutenu, tylko mówię te stare odmiany zbóż. Troszeczkę. To nie znaczy, że po na przykład półtora rocznym poście od razu masz zjeść pół chleba. Nie. Po półtorarocznym poszcie to ma zjeść pół kromeczki chleba. Ja pamiętam, jak byłem na diecie Dąbrowskiej właśnie, o której tam kiedyś mówiliśmy w odcinku, że nie jadłem nic, dwa tygodnie wytrzymałem i później tak już mnie ciągnęło, zjadłem zapiekankę na Centralnym, po prostu jak ona smakowała w ogóle, to ja do dzisiaj nie zapomnę. Była taka słodka, dobra, że to jest nie do opisania, jak ktoś nie jadł, naprawdę można się zachwycać takim smakiem. Naprawdę, no i niestety, no tak. Wiem, że to nie było dobre, no ale nie wytrzymałem, niestety. No tak to jest, bo przy tej Dąbrowskiej to jest naprawdę taka dieta wymagająca naprawdę silnego charakteru. Powiedz mi też, czy w ogóle organizm daje nam sam jakieś znaki, czy możemy, możesz powiedzieć, może jak je czytać w ogóle, czy tak jest, że organizm, nie wiem, zwiastuje nam coś, nie wiem, zwolni, zacznie inaczej jeść właśnie, nie z tego glutenu i tak dalej. No organizm akurat nie mówi takimi słowami, byłoby fajnie, jakby nam powiedział nie z glutenu, nie z na przykład kiszonej kapusty, to wiemy, że to nam szkodzi, tak? Ale organizm nam w inny sposób do nas dociera. Na przykład, nie wiem, mamy jakąś pełność pod żebrami, jakiś brzuch nam się taki większy po jedzeniu robi, tak, niż normalnie. Jakiś zapachowy stolec za bardzo, nie wiem, czasowe czy chroniczne bóle głowy. Wzdęcia. Tak, no cokolwiek by się tu pojawiało nietypowego, to jest sygnał organizmu, który mówi, ty hola, hola, coś, popatrz, zrobiłeś coś nie tak i ja ci teraz melduję, że szkodzi mi to na to i na to. I teraz twoją rolą jest dedukcyjnie dość, co ty takiego zrobiłeś, że organizm tego nie toleruje. To jest pierwsza droga. Jak już dojdziesz do tego, co nie toleruje, to usunąć, czyli działasz objawowo i teraz masz jeszcze naprawić mechanizm, dlaczego nie toleruje, a wcześniej tolerował, czy ciągle to toleruje u innych ludzi. I to jest coś, na czym się wszyscy wykładają, bo jeśli mówimy o przyczynówkę, to poza nazwą w Polsce w zasadzie nie znam nikogo, kto by wiedział, o czym mówi. No dobrze, a jeśli mówimy jeszcze o tym jedzeniu i tak jak jesteśmy przy tym temacie, to czy w ogóle mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia? Czy to prawda? Czy powinniśmy właśnie zaczynać od takiego obfitego i to jest najważniejsze na cały dzień? Ze względu na jakby zjawiska fizjologiczne, które mamy w organizmie, czyli najwyższe stężenie kwasu żołądkowego rano i teraz dołączając do tego wiedzę z medycyny chińskiej, gdzie najwyższa aktywność śledziony i żołądka, już to razem pozwolę sobie złączyć, bo to jest para organów, które razem pracuje, jest od godziny 7 do 9. Oczywiście ktoś powie, że żołądek w innych godzinach śledziona, zgadza się. Ja mówię tylko łącząc sam przekaz tutaj, to w tym czasie należałoby to śniadanie spożyć. I to bym tutaj się zgadzał, że to jest najbardziej sensowne. Natomiast jeśli ktoś ma na przykład właściwy poziom kwasu żołądkowego, to ja na przykład ostatnio właśnie na tej diecie keto, powiem szczerze, ja nie czuję do 11-12 głodu w ogóle.
No więc nie będę jadł śniadania o 8 czy 9, jak czuję się pełny. Więc czekam, a żołądek mi zacznie mówić, słuchaj, zjadłbyś coś. To wtedy idę, pakuję sobie piękny talerzyk keto, zjadam i żona o 6 woła mnie na, nie wiem, czy to obiad, czy kolacja o tej godzinie, tak? A ja mówię, ty, ja jeszcze nie jestem głodny. No ale też nie będę jadł o 10, więc już o tej 6 postanowiliśmy, że będziemy coś spożywać. Więc tu trzeba troszkę słuchać swojego organizmu. Jeżeli mamy taką dietę typową polską, to powiedziałbym tak, od 7 do 9 trzeba to śniadanie zjeść i lepiej, żeby ono było takie bardzo treściwe. Zgadzam się. A chciałem Cię jeszcze zapytać, mówiliśmy o tych leczeniach, wiele razy już poruszyliśmy, ale taką domową apteczkę medycyny naturalnej w domu, to co kiedyś powiedzieliśmy, że właśnie nasze babcie miały, jak coś Ci się stało, czy na raki, ja pamiętam, to chyba było coś dostawałem, czy coś się skaleczyłem, czy jakieś tam inne, czy właśnie na przeziębienie te syropy, jakieś cebula choćby z cukrem, do dzisiaj ja to robię gdzieś tam dla dzieci i chciałem zapytać, czy jest coś takiego, co mógłbyś polecić, żeby mieć taką apteczkę w domu? No pewno, że tak. No kilka prostych rzeczy, jak na przykład kapustę w główkach nieprzetworzonych. Dlaczego? Dlatego, że zrobisz sobie jakiegoś potwornego sińca, boli cię kolano, boli cię kostka, to weź młotka do schabowych, lekko ten liść tam podziobaj, lekko, nie zrób z niego schabowego, tak? Obłóż go na noc, zakręć bandażem, przez praktycznie na drugi dzień też to powtórzysz w ciągu dnia i praktycznie jakieś podstawowe opuchlizny, bóle dużo szybciej schodzą. Sok z czarnego łzu, przecież można sobie w ramach relaksu nazbierać owoców z czarnego bzu, zrobić sobie z nich sok. Jest fenomenalny na wszelkiego rodzaju grypy. Równie dobrze można pozbierać liście z malin. Na przeziębienia fenomenalnie działają, poza tym mają właściwości przeciwrakowe. Tak samo kwiat z lipy. Działa na potnie, więc jak się przeziębimy, jest nam zimno, to bierzmy od razu herbatę z kwiatu lipy i bierzmy od razu z czarnego bzu sok, żeby to wypocić. Jak Chińczycy mówią, czynnik chorobotwórczy przez skórę wchodzi do wnętrza. Ten zimny, to jak go możemy usunąć? Od środka go usuwając na zewnątrz. Bardzo proste, tak? I te dwie substancje świetnie do tego służą. Miejmy miętę pieprzową, która na wszelkiego rodzaju problemy w układzie trawiennym działa regulującą. Miejmy czarne borówki w słoiku. Wszelkiego rodzaju zaburzenia trawienia typu zatwardzenie, rozwolnienie, czarne borówki są fenomenem. Pomijając już to, że mają potężne właściwości antyrakowe, czy świetnie działają na wzrok. No takie kilka prostych rzeczy. Węgiel aktywowany. Masz biegunkę, weź 3-4 razy dziennie po mniej więcej 4-5 gram oleju, Boże, węgla aktywowanego. Biegunka raczej na pewno się uspokoi. Czy jakiekolwiek zatrucie. No ja trochę tutaj pytam, bo ostatnio nawet byłem bardzo pozytywnie zaskoczony lekarzem, który dermatolog, gdzie tam mając kurzajkę, poszedłem do niego z kurzajką i on powiedział, że naturalnie przyłóż sobie właśnie na noc, już nie pamiętam, nie chcę to powiedzieć, miałem gdzieś zapisane, ale okład z jakichś naturalnych rzeczy, mówi, to najlepiej działa. Nie trzeba wypalać, nie trzeba nic. Lekarz normalnie powiedział mi, to jest najlepiej. Znajdź to i powiedz mi, bo ja zbieram takie przepisy. To znajdę super lekarz, z którym mam kontakt i rzeczywiście pomogło. To jest najlepsze, że jakby to sprawdziłem na sobie. I dzisiaj trochę też mówiąc o tym NFZ-cie, mówiliśmy, dostać się do lekarza jest bardzo ciężko. Ja bardzo szanuję tych lekarzy, tak jak mówiłeś, bardzo ciężko skończyć medycynę, bardzo trudne studia. Ale niestety nie uczymy tam tego takiego holistycznego, o którym się mówi i trochę to jest, powierzamy życie lekarzowi, że idąc, nie wiem, gdzieś widzimy ten biały strój, mamy taki szacunek, poświęcamy swoje zdrowie w te ręce, ale te ręce czasami nie zawsze, tak jak mówisz, mogą być choćby doedukowane, bo mówię, ja cenię bardzo lekarzy do dzisiaj i leczymy się chyba wszyscy normalnie też, tradycyjnie, bo tak jak mówię, miałem kręgosłup, który nie chodziłem, cudowny profesor uleczył mnie, chodzę, więc chciałem Ciebie zapytać w ogóle, czy da się jakoś zweryfikować też, nie wiem, fachowca, i czy, bo czasami opinie nie są wiarygodne, bo lekarz, nie wiem, gdzieś leczy codziennie w szpitalu, bo być może nie ma czasu przyjmować prywatnie, być może z drugiej strony, no nie wiem, jak zrobić to, że jak coś już nam dolega, mamy jakąś, nie wiem, diagnozę, to powinniśmy według Ciebie chodzić do kilku, jak to zweryfikować, czy powierzamy się w dobre ręce, bo o ile mamy przeziębienie, czy jak się mówi, że nieleczony katar leczymy, trwa 7 dni, leczony też 7 dni, więc patrząc na to, tydzień, dokładnie. Ale są już gorsze rzeczy niestety, odpukać, aby nasi widzowie ich nie mieli, ale no, spotykają się z rzeczami, które no, nie są czasami trafne,
z drugiej strony też czasami to takie podejście, informowanie o tych trafnych rzeczach, nie? Bo ja mogę powiedzieć, miałem taką mega ciężką sytuację, gdzie jako młody chłopak idę do okienka, gdzie odbieram rezonans głowy, a tam jest napisane torbil szyszynki tam średnica 6 mm. Ja myślałem, że to jest najgorsza rzecz, jaka może być i zaraz umrę. A nie powiedział mi to lekarz, tylko w okienku dostaję wynik bez żadnego, nie wiem, opinii. Ktoś powiedziałby, stary, to co druga osoba ma, jak się rodzi dziecko, nic ci nie grozi i tak dalej. To ja dostajesz wynik, widzisz, że coś jest, no to sobie myślisz, no to dziękuję. I od razu już byłem zagotowany. No wiesz, to jest na zasadzie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Gdybyś to od razu wtedy umarł, no to już nie miałbyś dalszych problemów, tak? Skoro to przetrwałeś, to znaczy, że byle co nie stanie się pokonać. Trochę żartuję sobie tutaj. No jak to zweryfikować? No nie jest to takie proste zweryfikowanie, gdyż no, nikt, jak idziemy do kogoś, kto niejako z tytułu ma się na tym zdać, no to ciężko nam przypuszczać, że on się na tym nie zna, czy potraktuje nas troszeczkę powierzchownie. No tego nie wiemy. Ja zawsze mówię tak, najlepiej, i to się przekonałem wielokrotnie, najlepiej przynajmniej do dwóch różnych lekarzy iść i nie przypadkiem drugiemu nie powiedzieć, że się było wcześniej u takiego samego fachowca. Po prostu jakby przychodzisz czystą kartą, ty nie wiesz i wtedy, gdy ci on ci zaczyna mówić i mówi ewentualnie coś innego, czy inaczej niż ten pierwszy, to mu powiedz, a ja byłam u takiego, czy byłam u takiego lekarza i powiedział mi to i to, co pan o tym myśli, bo jakoś mi to nie czuję, żeby to było to, jak on mówi. Więc nie znam się na tym, ale coś wewnętrznie nie czuję. I jak się coś takiego lekarzowi powie, to on w tym momencie, oha, ktoś mnie tu weryfikuje, tak? Pierwsza myśl, ale on wtedy zaczyna do tego człowieka podchodzić inaczej troszeczkę, bo widzi, że nie ma do czynienia z takim, który, no może to złe słowo, bo nie chcę tak powiedzieć, tak, ale z takim trochę mniej jakby myślącym i szybko poddającym się po czyjeś decyzje. Widzi, że my do czynienia z człowiekiem takim, myślącym, dziękuję, właśnie tego szukałem, myślącym, którego będzie raczej ciężko tak szybko odstawić na bok. Więc lekarz w tym momencie rzeczywiście da z siebie wszystko, żeby lepiej to zdiagnozować. Taka prosta uwaga, która zawsze do mnie jakoś tak nie była przekonywująca. Ludzie myślą, że tak, pójdzie do szpitala, aha, ten i ten lekarz jest dobrym fachowcem albo tylko tam pracuje, ale przyjmuje prywatnie, to jak on pójdzie do niego prywatnie, to go 3 razy lepiej załatwi. Nie, nie załatwi. Nie łudźmy się. No tak, to też jest prawda. Znaczy być może są takie przypadki, że w szpitalu ktoś pracuje jakby mniej tak dogłębnie, a u siebie przyjmując prywatnie może głębiej, ale powiem szczerze, z tego co słyszę od bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy byli zawiedzeni, że mówi w szpitalu, poklepał go, że jak przyjdzie na wizytę prywatną, to będzie lepiej, poszedł, zapłacił kupę kasy i wcale nie było lepiej. No dlaczego? Dlatego, że jeśli lekarz pracuje w szpitalu, to też ma tą samą wiedzę do dyspozycji, jak u siebie w prywatnym gabinecie. No więc tak. Jeśli mu nie pomógł w szpitalu, to jak mu pomoże prywatnie? Bo co więcej dla niego zrobi? No tak, tak. A skoro więcej dla niego zrobi prywatnie niż to, co w szpitalu, to znaczy, że w szpitalu nie wykonał wszystkiego, co było możliwe. Ale nie ma coś takiego leczenia A i B, że tutaj tak, bo powiedziałeś, może rzeczywiście trochę więcej czasu będzie mógł tobie lekarz poświęcić, bo pewnie, no tak jak mówię, w szpitalach są ludzie, lekarze bardzo przeładowani. Ja ubolewam, że nie ma, no nie wiem, więcej ludzi wyedukowanych, nie mamy więcej w ogóle dostępu. I trochę wydaje mi się, że dzisiaj, jak patrząc właśnie na lekarzy, tak jak ci mówię, młoda lekarka, która powiedziała mi o tej sposobie krzyżce, że jednak widzimy, że mam nadzieję, że będzie taki trend, żeby łączyć, wspomagać, że jest najpierw właśnie natura, jak nie działa, no to lekarz albo jakaś tam inne rzeczy, że lekarze coraz więcej zaczyna się chyba w środowisku też gdzieś przynajmniej myśleć o tych działach jako coś, co może wspomagać, ale jestem ciekawy, dlaczego według ciebie lekarze nie są szkoleni ze zdrowego jedzenia, diety, jakby każdy ma dużo pracuje, chodzi o to, że jak gdzieś do lekarza coś, to nie powiedzą ci właśnie, nie wiem, a jak pan nie, a co pan nie, a jak może by pan to ograniczył, zdarza się tak i oczywiście ja też gdzieś tak się zdarza, ale że nie wiem, czy to z tego wynika, że lekarz nie ma czasu, czy bo może podejrzewam, że są szkoleni, ale jak to jest, że dzisiaj nie dostajemy takiej całościowej porady? Trochę jak powiedziałeś, że jakbyśmy płacili za system, że musimy dbać o siebie, to byśmy pewnie dbali. Słuchaj, jest jedna stara prawda. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o to samo. Okay. Więc powiedzmy sobie szczerze, ciężko jakoś wprowadzić na rynek rzecz pod tytułem dieta, żeby mogła jakaś firma farmaceutyczna na tym zarobić, no więc tego się nie uczy. Uczy się tych rzeczy, które można sprzedać. Uczy się te rzeczy, które no są mniej czy bardziej skuteczne, nie będziemy tu o tym dyskutować, mniej czy bardziej szkodliwe. Nie są skuteczne też. No nie, no oczywiście, że tak. Oczywiście nie będziemy mówić, że nic nie działa, tak bez sensu. Tak? Tylko chodzi o to, że trzeba zrozumieć, że
Wielka farmacja to działa na zasadzie firmy. Każda firma ma generować zyski. Więc ta wielka farmacja, my się możemy ją lubić albo nie, na nią pluć albo nie, i jak tu wcale ani nie broni, nie chcę pogrążyć. Ale trzeba zrozumieć, jak ona działa. Jeśli ona działa jako firma, to ona nie będzie wydawała swoich pieniędzy na coś, z czego nie ma zupełnie zwrotu, bo my byśmy chcieli, żeby wszyscy koło nas biegali, bo my tacy bardzo ważni jesteśmy na tym świecie. Tak? A jak umieramy, to jakieś dziury po nikim nie ma. Tak? Więc to tylko nasze wyobrażenie jest takie. Więc musimy sobie z tego zdać sprawę, że lekarz będzie robił to, z czego wielka farmacja ma zyski. Jeżeli lekarz jest ambitniejszy i sam się pójdzie do szkoły, to on później w prywatnej praktyce będzie mógł pewne rzeczy powiedzieć, których nie może specjalnie w szpitalu powiedzieć, dlatego że to się nie mieści w tym kanonie medycyny akademickiej. I to nawet nie wynika ze złej woli lekarzy, tylko dlatego, że po prostu tak to jest zrobione. Więc jeżeli chcemy mieć lepszą, powiedzmy, głębszą obsługę niż w szpitalu, to zdecydowanie szukajmy lekarzy, którzy naprawdę tą wiedzę sami później zdobywali po studiach medycznych na przeróżnych szkoleniach, kursach, szkołach, bo ci rzeczywiście tą wiedzę mają zdecydowanie bardziej pogłębioną. I ci naprawdę, ja nie mówię, że ci, którzy są w medycynie akademickiej, nic nie wartają. Nie, oni naprawdę świetną robotę robią. Przypadki ostre, to nawet bym nigdy nie poszedł do naturopaty z przypadkiem ostrym, bo wiem, że mi nie pomoże. Od razu biegnę do takiego lekarza, tak? Ale jak jest coś przewlekłego i tego typu historie, to u lekarza ewentualnie bym sprawdził, czy to rzeczywiście jest to, a następnie bym podjął leczenie, gdyby temu lekarzowi nie było jakichś specjalnych efektów, u kogoś, kto wie, jak te choroby dłużej trwające poprowadzić. A chciałem Ci jeszcze powiedzieć, bo ja sam przeszedłem przewlekłą boreliozę, taką starą, byłem w szoku, że też wielu lekarzy, mając wynik, i to robiłem w medycznej placówce, test IgM i IgG na boreliozę Western Blot, wynik był pozytywny, ale lekarze mówili, że nie, to i tak czasami jest pozytywne, ale nie masz. I naprawdę miałem bardzo takie poczucie, że nie wiem, co z sobą zrobić, bo 90% mówiło, że nie mam, ale jednak wychodzi test, niektórzy mówią, że mam, leczyć, nie leczyć, jak? I leczyłem i antybiotykami, później były zioła, później był przerost, choroba SIBO i jelita, bakterie w jelicie cienkim i tak dalej, ale trochę od znajomej właśnie trafiłem, która leczy też medycynę naturalną, która później dała mi też zioła i powiedziała, że to jest tak, że po prostu i leki, i to jest wiele metod wyleczenia różnych chorób, że to nie jest tak, że możemy właśnie, dlatego trochę ja się z tym zgadzam, że nie powinniśmy się wzajemnie hejtować i mówić, że ktoś mówi, nie, tutaj jest właśnie szarlatan, bo nie, tylko pewnie da się pewnie skorzenić, czy tak jest, że jakąś rzecz można wyleczyć różnymi sposobami. Ale absolutnie. Natomiast jeśli chodzi o boreliozę, no niestety, ale powiedzmy typowe antybiotyki, jak nie pokonają jej przy pierwszym podejściu, to je raczej nie pokonają. Dlaczego? Dlatego, że to jest zjawisko, o którym niespecjalnie chcą słyszeć lekarze. Te kredki boleriozy są przebiegłe i one się otarbiają i wtedy antybiotyk przez to nie przejdzie. Natomiast co ciekawe, i to zostało już potwierdzone wielokrotnie, stosując zioła przeciwko boleriozie, te krętki nie mają możliwości otrobienia się przeciwko ziołami. Tam jest tyle tych składników, przecież jedno zioło, to już nie jeden stwierdził przy tych, powiedzmy, aparatach do badania, które dzisiaj są dostępne, że jest od 2 do 4, no czasem może być mniej, ale tego akurat nie wiem, słyszałem tylko o takim przedziale, od 2 do 4 i więcej tysięcy różnych komponentów chemicznych w jednym zielu. No a pomyślmy, co będzie za 10 lat, gdy te aparaty badawcze będą większe, może odkryją, że w takim jednym jest 10 czy 15 tysięcy różnych składników, no to antybiotyk nie ma szans do tego. Dlatego temu krętkowi jest tak łatwo się przed jakąś jedną czy drugą substancją otorbić, ale nie potrafi przed 2, 3, 5 tysiącami. Tak, ja się zgadzam. Mi też mówili, żebym co chwilę zmieniał jakąś tam podejście i zmieniałem nawet, żeby właśnie atakować z różnymi sposobami. Na szczęście objawy minęły w większej mierze, bo to właśnie, nie wiem, jak to chyba nikt z nas nie jest zdrowy, jak to się mówi dzisiaj. Ale powiedz mi też, czy mówi się dzisiaj, że ci, co mają czas, są bogatymi ludźmi i czy to, że to dzisiaj jest oznaka bogactwa. Czy ty się właśnie z tym zgadzasz? Czy masz trochę jakąś receptę, jak właśnie oszczędzać czas, pracując właśnie wiele godzin, bo ludzie dzisiaj muszą pracować, mamy inflację wysoką, mamy takie czasy, że podwyżki prądu, gazu i dzisiaj jakby, żeby spłacać kredyty i wszystkie zobowiązania, musimy pracować dużo. To już nie wystarczy, jak dawniej często, że nie wiem, kobieta w domu była i mężczyzna mógł utrzymać cały dom, zostawał na wakacje i tak dalej. Dzisiaj pracujemy ciężko, czasami pracują dwie osoby i nie mamy tego czasu. No cóż, powtórzyłeś jak mantrę zbiorową hipnozę. Czyli ty uwierzyłeś w to, że muszą być podwyżki i musimy ciężko pracować. W związku z tym nie ma szans wyrwania się z tego kręgu.
Po pierwsze, to, że są podwyżki, to tylko dlatego, że my się na nie zgadzamy. Gdybyśmy wyszli wszyscy na ulicę i powiedzieli nie i rządowi poszedł precz, to by nie było podwyżek. Bo oni się straszliwie boją jedynie takiego ruchu oddolnego, że wyjdziemy na ulicę i powiemy nie, dość tego. A my co robimy? Tak, wielki panie, oj, będzie nam ciężko, ale jeszcze damy radę. Zgadza się czy nie? Jesteśmy potulni. Dlaczego? Dlatego, że środki masowego przekazu stosują techniki bardzo wyrafinowane, podprogowe i hipnotyzujące po to, żebyśmy byli bardzo grzeczni, zniewoleni, żebyśmy bili brawo na każdą decyzję. O, dzięki ci wielki panie, że w końcu wpadłeś na pomysł, żeby kolejny podatek mi dać na garba. Ja tak chciałem bardzo ten podatek zapłacić. Rozumiesz teraz, co chcę powiedzieć? Sparafrazowałem troszeczkę to, co powiedziałeś, ale to dotyczy nas wszystkich, bo my wszyscy w którymś momencie, i tu nie ma chyba takiego, który nie podlegałby, jak to mówię, w którymś momencie pod tą zbiorową hipnozę na jakimś tam etapie. Wcale nie musimy. Opowiem ci taką anegdotę. Mhm. Mogę? Jasne. Jeden multimilioner, znany, myślę, że większość z Państwa będzie to znała, jeden multimilioner poleciał sobie na wakacje do Meksyku. Jak to multimilioner, by pożyczył samochód w prawo, w lewo, tu zobaczył, tu zdjęcie, bo cały czas musi być zajęty, nie potrafi odpoczywać normalnie. Nie? No i w którymś momencie, jak już się zmęczył, wszystko zobaczył, co było w okolicy, poszedł sobie na plażę i zobaczył, tego gościa zobaczył w pierwszy dzień, bo pierwszego dnia poszedł na plażę, zobaczył, że tam sobie jakiś Meksykanin z dużym sombrero siedzi sobie pod palmą i po prostu się cieszy życiem. Nie? No więc objechał, co się dało i tak każdego dnia z wieczora tego gościa widział. I w końcu po tygodniu pękł i nie wytrzymał. Podszedł do niego i mówi, panie, czego pan tak do cholery pod tą palmą leżysz? No a dlaczego mam nie leżeć? No panie, byś wziął w dyscyplinę, zaczął byś pan telefonować gdzieś, szukać o pracę, to może byś sprzedał kilka sombrero tu, kilka sombrero tam, byś był pan bogatszym człowiekiem. Może to i dobry pomysł. No i dobrze, i co bym z tymi pieniędzmi zrobił? No jak sobie pan zrobił tych pieniędzy, byś pan w coś innego jeszcze zainwestował, może większą firmę handlową, może coś tam nawymyślał mu cudowniki i miałbyś tych pieniędzy więcej. Ten gość mówi, super pomysł. Jak już bym miał tych pieniędzy jeszcze więcej niż miałem, jeszcze miałbym więcej niż miałem, co ja bym z nimi robił? No panie, na końcu to byś se pan przyjechał do Meksyku na wakacje, tak jak ja. Byś se pan mógł na plaży posiedzieć. A on mówi, panie, a po co mi to wszystko i ten cały stres, skoro ja już na tej plaży siedzę? No tak, jest bardzo mądre słowa. Popatrz, jak my się zagoniliśmy. Wszyscy uwierzyliśmy w to, że musimy mieć własne mieszkanie. Dobijają nas kredyty. Tak? Wszyscy uwierzyliśmy w to, że w związku z tym, że są podwyżki, na które się może nie zgadzamy w domu, ale to jest cecha Polaków. W domu, a dalej cichuśko, tak? Czyli zgadzamy się de facto, że nam podwyższają, że są ceny żywności. Przepraszam, to jest nasz wybór, że w takim świecie żyjemy. Przecięty człowiek może powiedzieć, co on opowiada, przecież ja z tego świata nie wyskoczę. No tak, jak wszyscy się zgadzają, żeby ceny były wyższe, to sam nie wyskoczysz, ale sam znowu możesz zmienić podejście i zamiast chcieć mieć trzech samochodów, może ci wystarczy jeden i to stary. Zgadza się czy nie? Tak, mamy dzisiaj tą konsumpcję, że tak. Zamiast mieszkać w Warszawie i mieć satysfakcję, że no ja w stolicy mieszkam, a może ci wystarczy domek 70-metrowy na wsi. I będzie słyszał śpiew ptaków. Swoją marchewkę uprawisz. Zająca w sidła złapiesz. To nielegalne, nie róbcie tego. Nie, to trochę chyba z tym mieszkaniem na wsi dzisiaj to jest tak, że ci, co mieszkają w Warszawie, to pewnie o tym marzą. I to jest tak, że właśnie jakby właśnie, tak jak opowiedziałeś tam anegdotę, jakby mieli, mogli, to by sobie kupili dom na wsi na końcu, a niektórzy tam mieszkają, więc to nie jest też takie łatwe pewnie dzisiaj. Ale zgadzam się, że poszliśmy w taki odmiany konsumpcjonizm. Ja o tym też często mówię, że no dzisiaj się na iPhone'a czeka 2 miesiące, nie? Coś poszło nie tak, który się niczym nie różni, kosztuje 7 tysięcy, nie? I ludzie kupują, ścigają się w ubrania, kto ile wyda, nie? Przepraszam, ale jaki sens wydawać 7 tysięcy na iPhone'a? Ja mam telefon za 700 i wiem, że go tak czy inaczej za 2-3 lata będę musiał wymienić. Wiem, po co ja mam 5 za niego dawać, bo będę miał zabawkę jak małe dziecko? Ja muszę komuś zaimponować, a nikomu nie muszę imponować. Ja mam jeszcze w domu starą Nokię, która można przez nią przez tydzień czasu rozmawiać i się dopiero rozładowuje. I się autentycznie zastanawiam, czy nie zacząć z niej korzystać, bo zaczyna mnie to codzienne ładowanie tego smartfona po prostu irytować. No, coś w tym jest. I rzeczywiście powinniśmy zwolnić, zgadzam się z Tobą, ale jeszcze chciałem powiedzieć, dla tych, co jeszcze nie zwolnili i nas oglądają, to stres w ogóle, jak Ty go ogarniesz, trochę o tym mówiliśmy, ale jak zredukować stres? Są jakieś te medytacje, są różne sposoby. Bardziej też mówię, ludzie mówią, idź uprawiaj sport. Ja na przykład miałem tak, że próbowałem
Na siłownię nie cieszyło mnie to, nie mogłem, no nie czuję się dobry w sporcie, nigdy go nie uprawiałem i chciałem Cię zapytać, czy masz jeszcze jakieś metody na to, a jak jesteśmy przy sporcie, przy okazji, co jest ważniejsze, sport czy zdrowe jedzenie, jakbyś mógł powiedzieć, bo to jest też trochę powiązane. Raczej na pewno zdrowe jedzenie. Sport jest świetnym dodatkiem do zdrowego trybu odżywiania, ale jedzenie jemy codziennie, tak? Sportu nie uprawiamy codziennie. Chyba, że jesteśmy zawodowymi sportowcami, to co innego. Na pewno zdrowe jedzenie. Jak sobie radzę ze stresem? No powiem tak jak każdy człowiek mam emocje. Jak przyjdzie jakiś problem, to trwa to u mnie, nie wiem, 10-15 minut, czasem pół godziny, jak coś wyjątkowo irytującego. Następnie wydech, uspokajam się, odcinam od problemu, idę sobie na spacer. Staram się wychwycić głosy natury, co w mieście jest dosyć ciężkie, ale dzisiaj jakiegoś ptaka da się usłyszeć i bardzo mnie to wtedy cieszy. I przyznaję, że jak wracam do domu i znowu się tym problemem zajmuję, to już mam do niego dystans. To Ci powiem, jeśli chodzi o miasto, to też miałem niedawno, gościliśmy wspaniałych gości z Polski, którzy zrobili aplikację, która pokazuje w Polsce, gdzie są za darmo warzywa i owoce, które możesz zbierać, czyli że są na przykład dzikie w lesie, możesz i oznaczasz na mapie, że tam są jeżyny, tam są jabłka, tam są sady, które są opuszczone i możesz dowolnie w mieście, w Warszawie sprawdzaliśmy, było już 3000 punktów, gdzie możesz nawet znaleźć, no wszystko, to byłem w szoku, od grzybów po jabłka i to, co robią chłopaki, ja byłem w szoku, bo naprawdę to jest trochę pomysł na kryzys, bo jak mówię, czy czeka nas głód? No nie czeka, weźmiesz aplikację, możesz sobie się nazbierać, nie? I to jest wspaniałe, ile mamy takich miejsc, które są nawet opuszczone, które są jakieś sady, które gdzieś stoją i możesz iść i po prostu nazbierać zdrowe jedzenie, niepryskane, tego nikt nie hoduje. Ale prawda jest taka, że tym głodem nas straszą i rzeczywiście jak będą chcieli, to zrobią z tego użytek, natomiast sugerowałbym tutaj pomyśleć troszeczkę tak, jak robią Chińczycy. Mają balkony i na balkonach mają piętrowo ustawione półeczki z jakimiś tam roślinkami. No ciężko tam prosiaka wyhodować, tak? Ale jak już masz swoje warzywa, to już coś masz do jedzenia. I okazuje się, że jeśli to odpowiednio poustawiasz w stosunku do słońca, to na tym balkonie naprawdę możesz dużo fenomenalnych rzeczy wyhodować. Ja jak oglądałem ostatnio, nawet nie ostatnio, bo to jakiegoś czasu oglądam, te różne ich wynalazki, to powiem szczerze, że zadziwia mnie to. Jaką pomysłowością oni się wykazują. A my tak, czekamy, a w sklepie wszystko będzie. No dobrze, jak nie będzie, to co? Nie? A może zacząć się wprawiać do tego, że najpierw zrobię sobie tylko jedno małe poletko, tam nie wiem, metr na balkonie, czy pół metra na metr, na dwóch półeczkach, odpowiednio przesunięte, żeby światło słoneczne tam mogło padać i zobaczę, tu posadzę cztery marchewki, cztery pietruszki, na drugim coś innego, zobaczę jak to będzie rosło. Zdobyć to doświadczenie podstawowe teraz. Myślę, że to jest też taki biznes przyszłości nawet, że też trzeba myśleć o tym, a trochę my jako konsument dbać o zdrowie, bo super jak wyhodujemy sobie, nie dość, że to cieszy satysfakcję, że nam urosło, to jeszcze zjemy coś, co wiemy, że nie pryskaliśmy i tak dalej. Gdzieś już nie pamiętam kiedy, ale oglądałem właśnie taki na YouTubie takie jedno nagranie, gdzie robili na powierzchni 400 tysięcy 400 metrów kwadratowych. Budynek miał 400 metrów powierzchni, tak? Czyli 20 metrów na 20 i na tym były cztery poziomy upraw. I było tak, że jak tutaj była uprawa, to pod spodem były LEDy, które dawały światło temu piętrowi poniżej. Wszystko było na jakimś mechanizmie chyba łańcuchowym czy kołowym, gdzie można było te półeczki sobie przesuwać. Oczywiście nawadnianie z automatu zrobione i mówią, że żeby to samo wyprodukować na przykład na wolnej powierzchni, to potrzebują 4 razy więcej terenu. Czyli potrzebowaliby nie 400, a 1600 metrów kwadratowych. Więc to jest absolutnie, coraz częściej o tym słyszę, więc to jest absolutnie pieśń przyszłości, tym bardziej, że jeśli będą nas tutaj katować tymi wizjami głodu, no to trzeba będzie jednak samemu zacząć myśleć i będzie wtedy każdy skrawek wykorzystany, no bo tak po prostu nie będzie innego wyjścia, nie? Aby tak było, żebyśmy trochę jedli zdrowo samemu i trochę gotowali, tak jak mówiliśmy wcześniej, że się dzisiaj biega, a dawniej nasze babcie robiły przetwory na zimę i tak dalej. I trochę to też jest chyba, może ten kryzys trochę nam pomoże właśnie, żebyśmy o to zadbali. Wiesz co, tak jak to chociażby też słychać u różnych, chociażby tu u Ciebie też pewno było kilku takich, z którymi robiłeś wywiady, że mówią, że kryzys oczyszcza i to jest rzeczywiście prawda, bo człowiek, który wpadł w konsumpcjonizm i w to bieganie, że musi mieć i jeszcze to musi zrobić i tamto i siamto, przy kryzysie nagle jak mu te możliwości zostaną odcięte, to musi w końcu usiąść i się zastanowić, co dalej. I tu może być z niego fenomenalna kreatywność. Więc chociaż przejście przez kryzys nikomu nie życzę, sobie też nie, natomiast
jakby to jest chyba nieuniknioną częścią w ogóle świata. Już nie mówię tu o systemie takim czy innym, tylko w ogóle natury. W naturze też są kryzysy. Przychodzą tajfuny, wszystko zmiata, potem się wszystko odradza, tak? Najczęściej po takim tajfunie ileś lat później wszystko jest lepsze niż było poprzednio. No, ma to swój cel jakiś w tym naszym życiu. Może go nie rozumiemy, nikt go nie chce przejść na pewno, ale jakie mamy wyjście na to? Zdecydowanie. To myślę, że zakończymy. Dziękuję Ci, Szef, za podzielenie się wiedzą. Bardzo miło było Cię gościć. Dziękuję. I no do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję.